to powinni podnosić do głowy, mówić komendanta, że to się dzieje, to może. Pododdział Baszów. Pododdział Spośród. Pododdział Baszność. Na prawo Basz. Panie Witam. Pozwólcie, szanowni państwo, że będę po kolei witał osoby, które przybyły dzisiaj. Witam pana Aleksandra Beka, wójta gminy Przeworno. Witam pana Waldemara Grochowskiego, wójta gminy Borów. Witam pana Wojciecha Bochnaka, wójta gminy Kondratowice. Witam pana Wojciecha Wąsa, dyrektora naczelnego cukrowni Strzelin, wraz z asystą, dyrektorem technicznym. Witam serdecznie panią Ewelinę Bochnak Andrzejewską, inspektor zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego Strzelin. Witam pana wicestarostę Bogusława Poranina, przepraszam. Witam naszego proboszcza, księdza Andrzeja Porębnego. Witam panią burmistrz miasta i gminy Ziębice, Dorotę Pawnów, jednocześnie, przepraszam, Strzelin, jednocześnie prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Strzelinie. Witam Eryka Forysiaka, inspektora do spraw zarządzania kryzysowego PEPOŚ gminy Borów. Witam podinspektora Tomasza Morawieckiego, komendanta powiatowego policji. Witam drucha Kazimierza Kalińskiego, wiceprezesa zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP Strzelin. Witam drucha Bogusia Gabłowicza, komendanta gminnego gminy Kondratowice i drucha Jana Wasylowa, gmina Przeworno, inspektor do spraw kryzysowych, zarządzania, etc. Za poświęcenie, ofiarność, niesieniu pomocy innym, ratowaniu życia, zdrowia i mienia. Za ten element, który jest w naszej profesji najistotniejszy. Dziękuję wszystkim pracownikom naszej komendy, zarówno strażakom, jak i pracownikom cywilnym za właściwe wykonywanie zadań, za rzetelną pracę. Rozkazem personalnym numer 33 przez 2012 z dnia 29 marca 2012 roku nadał stopień młodszego ogniomistrza Jarosławowi Dobrowolskiemu, starszego sekcyjnego Damianowi Gierczakowi, starszego sekcyjnego Łukaszowi Wlazłowskiemu. Podpisał naczelnik wydziału KAT, starszy brygadier Stanisław Drapiewski. Mianowani wystąp. Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym numer 4 przez 12 z dnia 20 kwietnia 2012 roku nadał stopień
młodszego aspiranta Krzysztofowi Ociepskiemu, młodszego aspiranta Przemysławowi Roganowi. Z dniem 1 maja 2013 roku decyzją numer PK 123/1/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku mianował na stanowisko ratownika kierowcę sekcyjnego Pawła Wojdyłę. Decyzją numer PK 123/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku mianował na stanowisko starszego ratownika młodszego ogniomistrza Bartłomieja Bielaka. Decyzją numer PK 123/3/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku mianował na stanowisko starszego ratownika kierowcę sekcyjnego Grzegorza Deperata. Decyzją numer PK 123/4/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku mianował na stanowisko starszego ratownika kierowcę sekcyjnego Marcina Dubaniowskiego. Decyzją numer PK 123/5/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku mianował na stanowisko starszego ratownika sekcyjnego Dawida Olejnika. Decyzją numer PK 123/6/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku mianował na stanowisko dyspozytora sekcyjnego Łukasza Bladłowskiego. Decyzją numer PK 123/8/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku mianował na stanowisko młodszego ratownika starszego strażaka Pawła Dobrzyckiego. Decyzją numer PK 123/8/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku mianował na stanowisko młodszego ratownika starszego strażaka Rafała Puławkę. Decyzją numer PK 123/9/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku mianował na stanowisko młodszego ratownika starszego strażaka Marcina Walukiewicza. Uchwałą numer 88/P/12 z dnia 21 lutego 2012 roku nadało druhowi Krzysztofowi Dobrowolskiemu srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wnioskami o nadanie srebrnej odznaki zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej dla aspiranta sztabowego Krzysztofa Dęboryńskiego oraz brązowe odznaki zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej dla starszego kapitana Romualda Galanta oraz starszego ogniomistrza Stanisława Górala. Oznaczenia zostaną wręczone w terminie późniejszym. Terenu powiatu strzelińskiego i burmistrzu chciałam Wam złożyć z okazji tego wspaniałego dnia świętego Floriana Wam wszystkim zadowolenia ze swojej służby, bezpiecznych powrotów oraz wszystkiego, czego sobie w życiu osobistym, co sobie zaplanujecie, wymarzycie, żeby to się Wam spełniło. Bo nikt tak bardzo nie zasługuje na spełnieniu marzeń, jak właśnie strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak pięknie prezentowaliście się dzisiaj podczas mszy w kościele. Pięknie wyglądacie i piękne jest to, co robicie. Wszystkiego dobrego, Panie Komendancie, na Pana ręce.